Mateusz Łazowski, po zwycięstwie na gali Babylon MMA, powrót, widziałam, że było naprawdę trudno, bo Marcin Kalata to przeciwnik łatwy nie jest, ale chyba szczęście jest teraz. No jest radość, wiesz, no to jakby walka na tak zwane przypomnienie się, 3 rundy i kto by się spodziewał, mieliśmy trochę parteru. Właśnie, powiem Ci, że widziałam, bo tak rzuciło mi się w oczy na Twitterze, osoba, która prowadzi Wam fanpage na Twitterze, nie wiem kto jest za to odpowiedzialny, ale się dowiem, wrzuciła taką informację, wow, co za dominacja Matiego w parterze. Nie? Dominacja, no cieszę się. Wiecie, jakby to wejście moje do parteru nie było takie jakby finezyjne, po prostu się wsunąłem, mogłem to jakoś inaczej zrobić, no ale później no, czułem kontrolę, przypomniałem sobie wszystko, co przerabiałem z chłopakami w WCA i to teraz zaprezentowałem. Co najtrudniejsze było w tym powrocie? Najtrudniejsze w powrocie? Czas. Wiesz, czas od dnia wczorajszego do momentu rozpoczęcia walki. Marcin Kalata, mocny kickbokser, przycelował w tej pierwszej rundzie pod koniec i no padłeś na deski. No właśnie, on trafił, co? Bo ja tam chłopaki mówię, że się poślizgnąłem, ale on trafił. A ty trafił sierpikiem tym swoim takim. Aha, i na kolanko. Tak, ale szybko wróciłeś do gry. Tak, dobra, to się zgadza. To wszystko byłeś kojarzy. Podłączony, czy? Znaczy, no pamiętam tylko bach, wiesz, i stanie. Ja jakby to powiedzieć te pół sekundy od momentu w dół, no to tak jakby nie. Wiesz, powrót do góry pamiętam, ale to takie zejście, wiesz, to miałem taki sam moment w tej drugiej rundzie. Jak byłem przy tej siatce i dostałem te łokcie, wiecie? No to mi tak samo miałem, wiesz, tak, nagle level w dół. Dłut i taki zjazd miałem i ten, który sędzia przerwał. Miałeś poczucie, że on bije nielegalnie te łokcie w potylicę? Nie, no gdzie? Nie, ja nawet nie... Nie, no ja nie wiedziałem, co on bije, ja tylko poczułem wód. I chyba Bosacki wziął, znaczy ten sędzia Bosacki, rękę tam włożył czy coś? No po prostu zastopował Marcina Kalata. Ale chyba wszedł chyba tam, prawda, między nas. No to kojarzy, to kurwa, kurczę, to wejście, to kojarzy jego interwencję, no. Zaskoczyło w tym, w jaki sposób walczył Marcin? Czy w ogóle coś Cię zaskoczyło? Nie, no nic mnie zaskoczyło. Zaskoczył mnie parter, że wylądowaliśmy w parterze, ale tak to, no wszystko, z tego się spodziewałem, no twardej walki do samego końca i to wszystko było, no i były te jego cierpy, co miałem na nie uważać, a jednak jakiś tam wszedł. Dwa lewe takie fajne, bardzo fajne, w drugiej rundzie chyba. Łup! I drugi powtórzył łup, a mówię, skumany, skąd, jak on to weszło? Na pewno rzucały się w oczy twoja ruchliwość i motoryka. Gdzieś tam wyszczuplona sylwetka, ty cały czas biegałeś na nogach. Marcin, było widać, że miał problemy, żeby cię gdzieś tam przymierzyć, ustrzelić. Czy to był twój główny plan, żeby właśnie w taki sposób prowadzić walkę i tak to rozstrzygać? Tak, to styl Gekona, wiecie, to tak nazywam to poruszanie się. W Piasecznie jest taki chłopak, mówiony jego Gekon. Po moich tam przejściach, ja tam trafiłem do Piaseczna, ćwiczyłem z nim na takiej sali, takiej z gumoleum. On mnie ganiał, ja uciekałem, cały czas się poruszałem po nogach, wyszły z tego jedne odciski, ściągnięte, poszarpane śródstopie. Miałem takie stopy mam straszne jeszcze do tej pory, a Gekon mnie po prostu ganiał i to jest styl Gekona, jemu to zawdzięczam. Długo Ci nie było, Mateusz. Powiedz, jak Twoja współpraca z organizacją ACA się zakończyła? Bo tak naprawdę jedna walka, zwycięstwo i co dalej? Zaraz, nie zakończyła się. A! Jeszcze jedna rzecz. No to Ci się udało, jeszcze Ci przypomnę, to nie była jedna walka, tylko dwie walki. Tak, jeszcze no mam nadzieję, że no rewanż z Adamem Pałaszem gdzieś tam wisi w powietrzu, nie wiem, w jakimś Kazachstanie albo gdzieś w Bułgarii, żebyśmy wyjechali. Rewanż taki, wiecie, z jakimś pompą. I to by było super. No to jest walka do jakiejś tam historii. A jak udało Ci się dogadać w takim razie to, że możesz wystąpić na Babylonie, to też moja skończyła. No spójrz na mnie, jestem normalny chłopak. Normalnie gadam z Maciną, normalnie gadam, wszystkimi zawodnikami normalnie gadam. Wiesz, no my jesteśmy ludźmi, prawda? No zawsze znajdzie się jakiś burek, prawda? Tak jak i u Was, tak jak gdzieś tam w firmie czy coś, zawsze się znajdzie ktoś nadąsany. Ale no, my wszyscy chyba bazujemy w tym, że chcemy się otaczać ludźmi z dobrą energią, prawda? No i da się wszystko załatwić. Dokładnie, oczywiście, że tak, no. Czy będzie UFC, bo tutaj Venom widzę? Nie, Venom, powiem, koszuleczka tak na mnie leży. Ale się chyba przyzwyczajasz, co? To tak, mam taką, ale nie, no zobaczcie, jak tak stanę, dobrze, co? Jak jest taka opięta, mam jeszcze jedną taką, jest super. Uwaga, ciężka nie jest jakoś najmocniej obsadzona w UFC, czy ty wizualizujesz sobie jakiekolwiek szanse? Ja wizualizuję sobie półciężką i ciężką, wiecie, półciężką i ciężką. Widzę tutaj w Babilonie
promowanie Filipa i 93 teraz promują Piwowarskiego. Prawda? No, jak ktoś, to ja też chciałbym tu powiedzieć swoje parę zdań. Ja mogę zrobić walkę jeszcze 10 dni dla organizacji, będą chcieli zrobić walkę tutaj o pas, ja jestem i no półciężka, ciężka to są teraz moje wyzwania na przyszłość. A priorytety w takim razie na ten rok? Jedna, dwie walki? Dwie walki, sierpień i listopad. Tak, to już wiecie, klepnięte. Ja jeszcze jedno, bo wiecie, jak to jest, większość ludzi, tak jak i ewentualni sponsorzy, o Chryste, Róża chyba się grała. Przetrwała do końca rundy. A, rundy, dobra. Wiecie, jak to jest, taka walka, jak to się mówi, dla sponsorów, żeby się przypomnieć i tak dalej, teraz mam nadzieję, że to się nakręci i dla reszty federacji, wiesz, no, każdy na pewno czekał, co tu jest, jak to się będzie działo i no i teraz będziemy rozmawiali, no. Jaka intensywność startów? Udało się teraz wyjść bez większego urazu? Nie, jest wszystko okej, okay, tak, jest okej. Okay. I nie wiem, tak patrzę na Marcina, może jakiś remont będzie chciał, czy coś, tak. Ja to jest bardzo fajnie mi się z nim walczyło, wiecie, nie ma złej krwi, jest czysty, tak, wiecie co. No i charakterny. No. I on też chodzi po górach, to ternik, tak samo jak ja. To czego możemy Ci życzyć w takim razie? Tego, żebym się otaczał cały czas dobrymi ludźmi, żebym rezonował z dobrymi falami i żeby szło to dalej, prawda? Ja też trenuję dzieci w Uniku, chcę im pokazać też jakąś drogę ich na początku ich kariery tym sportowym adeptom i no, potrzebuję, jakby to powiedzieć, wsparcia innych ludzi, ja z siebie dam wszystko, a no i to i tak już teraz płynie, wiecie, to i tak już teraz leci, to i tak ten nurt jest, a ja jestem w środku tej rzeczy. A takie pytanie jeszcze z innej beczki, jak ty się zapatrujesz na ten nurt w Uniku, że macie pół na pół freaków i sportowców, jak ty się odnosisz do tego, że gdzieś tam rośnie ten klub, jeśli chodzi o promowanie zawodników fejmowych? Słuchaj, ja ci już odpowiadam. Zawodnicy komercyjni nie interesują mnie. Ja byłem ostatnio na mistrzostwach Polski K1 w Legnicy, na mistrzostwach Polski w low kicku. I powiem wam tak, tam były trzy ringi ustawione, ring A, B, C. Na ringu A walczył w jednym momencie, to jest jedne 5 minut z jednej chwili. Jakiś chłop na wadze ciężkiej dominował, wygrywał, widać, że prowadzi ten. Na ringu B walczył o dwóch chłopaków, którzy wcześniej się byli w UFC. Jeden zaznaczył przewagę, bach, leci tamten, sprzedał mu haja, ten padł, chwila, sędzia liczy. Na ringu A nagle ten, co prowadził, dostał coś, łuk rwiowy rozcięty. Sędzia z ringu A woła, lekarz. Wszyscy patrzą, gdzie lekarz? Miał 5 minut, wszyscy na ring C. A na ringu C dwóch lekarzy ładuje chłopaka na nosze i go wynoszą z noszy. Na ringu B tych dwóch z UFC, znaczy z DSF-u, nagle znowu się woją, nagle się biją. Na ringu A przerywają walkę ten, co prowadził, bo nie może być rozcięty. I to jest sport. I to samo mówię w Uniku moim dzieciom, które prowadzę. Ostatnio byliśmy w Mińsku na takim pucharze. Słuchajcie, oni na 12 startujących, 11 zdobyło medal. I wiecie, co było dla nas najważniejsze? To, żeby oni się pokazali z jak najlepszej strony, a nie żeby zdobyli medal. Żeby się pokazali siebie, swoje własne ja, żeby jak najlepszą wersję siebie. I ja tego uczę i ja to będę promował. A zawodnicy komercyjni, to wiecie, niech się komercjalizują. Ludzi tak i tego, żeby młodzi przejmowali od Ciebie takie właśnie dobre wzorce. Dziękuję. Dokładnie. Dzięki serdecznie. Dziękujemy Ci się. Ej.